Samoprowadzenie zajęć skonstruowania jest tylko jednym z etapów całego procesu, który prowadzi od przygotowania poprzez samoprowadzenie zajęć, aż po zakończenie i podsumowanie tego typu warsztatów. W tym filmie chciałbym omówić taką strukturę, w jaki sposób się do tego przygotowywać i co. Robimy przed samymi zajęciami. Jakie czynności wykonujemy w trakcie zajęć i co robimy po zajęciach. Może wydawać się to oczywiste dla niektórych, ale warto prześledzić sobie cały proces, który prowadzi od pierwszego pomysłu na zajęcia aż po zamknięcie sali, i ostatnie posprzątanie po uczestnikach, po zakończonych warsztatach. Pierwszy etap nazywam przed zajęciami, jest to zestaw wszelkich czynności i działań, które podejmujemy. Jak sama nazwa wskazuje, przed przystąpieniem w ogóle do praktycznych zajęć. Zaczynam od wyboru pomysłu, inspiracji co w ogóle będziemy robić na zajęciach. W tym kroku również zastanawiam się nad tym, kim są uczestnicy naszych zajęć, jaki jest cel w ogóle organizacji tych zajęć, ile będzie uczestniczyło osób, jak długie będą to zajęcia. Jakie materiały i narzędzia będziemy stosować, jakie umiejętności bądź dziedziny chcemy rozwijać podczas tych zajęć. Jest to zbiór takich podstawowych pytań, które warto sobie zadać przed przystąpieniem do organizowania zajęć. Drugim krokiem jest zastanowienie się nad wyborem tematu bądź inspiracji, obszaru, w ramach którego będziemy organizować zajęcia. Tutaj możemy się posiłkować oczywiście. Materiałami, które znajdziemy w internecie, w książkach, lub możemy wybrać jakiś scenariusz, który wcześniej sami opracowaliśmy i realizowaliśmy. Następnie przechodzimy do punktu trzeciego. W tym punkcie najważniejsze jest przetestowanie scenariusza, który wybraliśmy, który będziemy realizować z uczestnikami. Jest to bardzo ważny punkt, moim zdaniem najważniejszy w tym etapie przed zajęciami, ponieważ wtedy możemy dokładnie sprawdzić, czy my, jako osoby prowadzące. Jesteśmy w stanie samodzielnie zbudować to, co będą potem budować uczestnicy. Z mojego doświadczenia warto również zmierzyć orientacyjnie czas, ile nam zajmie realizacja tego scenariusza samodzielnie, ponieważ z reguły jest tak, że uczestnikom zajmie to mniej więcej dwa albo nawet trzy razy dłużej niż nam. Wszystko oczywiście zależy od stopnia zaawansowania grupy i należy to wziąć pod uwagę. Kiedy będziemy planować już konkretnie nasz warsztat i określać ramy czasowe? Krok czwarty to moment na modyfikację, zmianę czy poprawki naszego scenariusza. Podczas testowania na 100% wyjdą różne problemy, i to jest moment na to, aby przed zajęciami na spokojnie dokonać tych zmian i modyfikacji, i jeśli mamy czas, to jeszcze raz je przetestować w praktyce. Ostatni krok, piąty w tym etapie to przygotowanie samego pomieszczenia, gdzie będziemy prowadzić zajęcia, jak również przygotowanie materiałów oraz narzędzi. Warto to zrobić jak najwcześniej, najlepiej przyjść na godzinę, dwie, trzy, w zależności od tego, jakie mamy możliwości przed samym warsztatem, i na spokojnie przygotować wszystko tak, aby kiedy już przyjdą uczestnicy, to w pełni być skoncentrowanym na prowadzeniu zajęć i pomaganiu uczestnikom w rozwiązywaniu różnych problemów. Zamiast nerwowego biegania i szukania na ostatnią chwilę materiałów czy narzędzi, unikamy tego etapu. Najlepiej się do tego po prostu wcześniej przygotować. Drugim etapem procesu prowadzenia i przygotowania zajęć jest już samo, sam etap faktyczny, kiedy uczestnicy przychodzą i my prowadzimy te zajęcia. Tutaj również możemy wyszczególnić kilka kroków. Krok pierwszy jest to oczywiście. Powitanie, zaproszenie uczestników do środka, przedstawienie się, przedstawienie tego, co w ogóle będziemy na danym warsztacie robić, co będziemy budować, jak to wszystko będzie wyglądać, ile zajmie czasu i przedstawiamy tutaj wszelkie takie wstępne informacje logistyczne. Następnie przedstawiamy zasady, które panują w danym pomieszczeniu i na danym warsztacie. Mogą to być na przykład takie reguły, jak na przykład nieprzerywanie sobie, kiedy ktoś mówi. Jeżeli chcemy coś powiedzieć, to się zgłaszamy, nie wykonujemy różnych działań, nie wychodzimy z sali bez pytania. Jeżeli czegoś nie wiemy, to się pytamy, nie przeszkadzamy innym uczestnikom. Są to takie podstawowe, ogólne reguły podczas wszelkiego rodzaju warsztatów czy pracy grupowej, które warto przedstawić na samym początku, tak. Aby było wszystko jasne, kiedy zaczniemy potem pracę z narzędziami. Następnie przystępujemy do omówienia zasad BHP. W tym kursie jest cały moduł, który jest poświęcony tym zasadom, więc nie będę ich tutaj powtarzał. Odsyłam do tych filmów, gdzie mówię konkretnie, jakie zasady BHP warto przedstawić. Ja mam taką praktykę, że absolutnie przed każdym warsztatem, nawet kiedy wykorzystujemy tylko klej, nożyczki i pistolet do kleju na, na gorąco, to przedstawiam pokrótce. Zasady BHP, robię krótki instruktaż jak korzystać nawet z nożyczek, nożyka czy z pistoletu do kleju, ponieważ nie jest to oczywiste dla każdego i warto przeznaczyć na to parę minut na początku każdych warsztatów. Następnie rzeczą, którą stosuję bardzo często, jest to dosyć ważne moim zdaniem w pracy zwłaszcza z troszkę młodszymi uczestnikami jest zawarcie tak zwanego ustnego kontraktu. Jest to też praktyka stosowana często podczas różnych warsztatów i pracy grupowej. Polega to na tym, że po przedstawieniu zasad ogólnych, które panują w naszym warsztacie oraz zasad BHP wraz z krótkim instruktażem stanowiskowym i sposobów, w jaki korzystamy z różnych narzędzi, pytamy się wszystkich uczestników, czy z tymi zasadami się zgadzają i czy będą tych zasad przestrzegać. Wtedy wymuszamy na uczestnikach to, żeby wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że się zgadzają, że potwierdzają, że zrozumieli. Jest to o tyle ważne, że kiedy dalej w procesie warsztatu. Jakieś zachowanie będzie wybiegało poza te zasady, na które wszyscy się zgodzili, no to wtedy możemy w bardzo łatwy sposób odnieść się do tego, zwrócić uwagę takim uczestnikowi, że zgodził się na te zasady i je przestrzegamy. I wtedy znacznie łatwiej jest zapanować nad grupą, zwłaszcza kiedy może dojść do różnych sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, jak na przykład łamanie zasad BHP. Wariantem tego kontraktu jest jeszcze spisanie tego wszystkiego na flipcharcie czy na tablicy, tak żeby to było jasne i widoczne dla każdego uczestnika warsztatów. Kiedy wykonaliśmy te wszystkie kroki, to przechodzimy już do faktycznego prowadzenia zajęć. Oczywiście tutaj wszystko zależy od tego, jaki scenariusz realizujemy, co robimy, z jaką grupą pracujemy. Nie będę się tutaj rozwodził w tym punkcie. Odsyłam do jednego z następnych filmów w tym module, gdzie przedstawiam praktyczne już wskazówki dotyczące tego, jak pracować konkretnie w różnych sytuacjach z uczestnikami, jak im pomagać w trakcie zajęć. Ostatnim elementem, krokiem tego etapu procesu przygotowywania i prowadzenia zajęć skonstruowania jest zakończenie warsztatu i podsumowanie. Jest to taki etap, w którym bardzo często ja proszę uczestników o to, aby pokazali te prace, które wykonali, aby się pochwalili przed wszystkimi uczestnikami, co udało się zbudować, też w dwóch, trzech zdaniach opowiedzieli, jakie mieli założenia, jaki mieli pomysł, jakie mieli problemy, jak je pokonali albo nie, jakie mają wnioski z tego warsztatu. Jest to moim zdaniem bardzo fajny etap podsumowujący całą pracę i też dającą satysfakcję uczestnikom, żeby mogli się pochwalić swoimi rozwiązaniami. No i my oczywiście podsumowujemy na końcu warsztat. Kończymy go oficjalnie, podsumowujemy i żegnamy się z uczestnikami. Ostatnim etapem procesu przygotowania i prowadzenia zajęć skonstruowania jest etap, który nazywam po zajęciach. Bardzo często jest to pomijana część całego procesu. Po prostu kończymy zajęcia, zamykamy drzwi, wychodzimy i zapominamy. A moim zdaniem jest to równie ważna część, tak samo jak przygotowanie zajęć czy samo prowadzenie. W trakcie tego etapu wyszczególniam trzy kroki. Pierwszy krok jest dosyć oczywisty: jest to sprzątanie po zajęciach, czyli bardzo często, kiedy coś budujemy, tworzymy, pracujemy z narzędziami, zostaje bałagan. Często staram się włączać element sprzątania do tego, aby uczestnicy najwięcej posprzątali na tyle, ile mogą, na tyle, ile starczy czasu. No ale niestety bardzo rzadko zdarza się tak, że uczestnicy zostawiam sterylny warsztat super posprzątane. Przeważnie my musimy zostać, warto sobie zarezerwować trochę więcej czasu właśnie na posprzątanie e, nie tylko różnych wiórów śmieci, które zostają po pracy z narzędziami, no ale też trzeba pochować narzędzia, trzeba pochować materiały, ustawić stoły, sprzęt, jeżeli rozkładaliśmy go specjalnie na, na nasze warsztaty i warto mieć na to Czas, ponieważ warsztaty dla nas nie kończą się w momencie, kiedy wychodzi ostatni uczestnik. Drugim krokiem, który łączy się ze sprzątaniem naszego warsztatu, jest przegląd materiałów i narzędzi. Jest to idealna okazja do tego, aby sprawdzić, czy wszystkie narzędzia są w dobrym stanie, czy nic nie zostało zniszczone przez uczestników, czy mamy wystarczający zapas materiałów na zajęcia, które być może rozpoczną się następnego dnia. Jest to sytuacja, w której najlepiej szybko zrobić taki przegląd, sprawdzić, czy nic nie zostało uszkodzone, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy mamy też wystarczającą ilość, zwłaszcza tych materiałów szybko zużywalnych, takich jak kleje, taśmy klejące, gwoździe, wkręty. One potrafią bardzo szybko się nam wyczerpywać, jak również środki ochrony osobistej, czy wszystkie okulary ochronne, maski. Czy też rękawice są we właściwym stanie i nadają się do użytku ponownego, czy trzeba je na przykład uzupełnić? I ostatnim punktem, moim zdaniem najważniejszym w ramach tego etapu, są wnioski po warsztacie. Najlepiej tego samego dnia. Zaraz po tym warsztacie, krótko sobie samodzielnie, bądź w gronie osób prowadzących, które razem z nami prowadziły ten warsztat, usiąść na chwilę i podsumować wewnętrznie warsztat. Co poszło dobrze, co poszło nie tak, co można zmienić, jakie pojawiły się pomysły podczas tego warsztatu. Ja bardzo często czerpię inspirację na kolejne warsztaty od samych uczestników, którzy często zgłaszają bardzo ciekawe. Pomysły na to, co można zrobić, co można zbudować, jak można jeszcze coś poprawić, i to jest dobry moment, żeby sobie to spisać, czy na kartce, czy w formie cyfrowej, tak aby mieć taką informację, która może nam się przydać, po to, aby jeszcze bardziej udoskonalać nasz warsztat jako osoby prowadzącej, no ale też rozwijać kolejne pomysły i scenariusze na następne zajęcia skonstruowania.